Szpital specjalistyczny imienia Jędrzeja Śniadeckiego zakończył modernizację i przebudowę. W miniony piątek symbolicznie otwarto nowy pawilon ginekologiczno-położniczy oraz wyremontowane wcześniej oddziały szpitalne. Modernizacja, która rozłożona była na kilka lat, odbywała się w ramach projektu wartego łącznie 73 miliony złotych. Blisko 37 milionów złotych to fundusze unijne, 4 miliony złotych to środki własne szpitala, a 31 milionów pochodziło z budżetu województwa małopolskiego. My przywiązujemy ogromną wagę do modernizacji wszystkich naszych szpitali, a szczególnie tych szpitali, które, no uczciwie też powiem, w czasie przeszłym miały trochę mniejsze przebicie, mniej siły na to było, zlokalizowane poza generalnie Krakowem i będziemy dalej taki kurs realizować, oczywiście póki Pan Bóg pozwoli. I środki wystarczą. Możecie Państwo w tym zakresie zarówno na mnie, jak i również na Pana Marszałka i Panią Skarbnik, Panią Dyrektor liczyć. W ramach rozpoczętej w 2014 roku inwestycji remontu doczekało się kilka oddziałów szpitala. Dla dzieci oddział pediatrii i chirurgii dzieci, oddział laryngologii, oddział chorób wewnętrznych. Wyremontowano także należącą do szpitala przychodnię specjalistyczną przy Alejach Wolności. Znacząca część zadania to budowa zupełnie od podstaw pawilonu ginekologiczno-położniczego. Miejsce w budynku przy placu Kuźnice zajęły z kolei inne oddziały. Były to nie tylko inwestycje związane z remontami oddziałów, ale inwestycja duża związana z budową nowego pawilonu ginekologii i położnictwa, która najwięcej kosztowała, bo ponad 35 milionów. I z pawilonu, gdzie przeniósł się do nowego budynku oddział ginekologii, położnictwa i neonatologii, zostały tam wyremontowane oddziały dla oddziału psychiatrii, oddziału pulmonologii i w tej chwili jest rozpisany konkurs na oddział geriatrii. Narodowy Fundusz rozpisał na oddział geriatrii i rehabilitacji. Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jednak końca rozbudowy czy remontów w sądeckim szpitalu. Są, o czym przekonuje dyrektor placówki Lidia Zelek, plany utworzenia pawilonu diagnostyczno-aptecznego. Chciałam wybudować nowy pawilon diagnostyczno-apteczny. Z tego względu, że jak wiemy, nasza analityka jest jak gdyby w środku szpitala i w czasie pandemii jest to duże utrudnienie dla ludzi, którzy chcą zrobić badania, ponieważ wchodzą na teren szpitala, a nie wiadomo jak będzie w czwartej fali. Dlatego chciałam zrobić oddzielny taki pawilon, który będzie połączony z oddziałami szpitala, a jednocześnie wydzielone oddzielne wejście zewnętrzne dla tych, którzy chcą skorzystać z tej diagnostyki. W dalszej perspektywie szpital będzie się natomiast starał o uruchomienie pracowni żywienia pozajelitowego oraz magazynu medycznego.